się masz? Jak się czujesz w nowym roku? Jest okej? Podoba ci się? Aha, jak się czujesz? Cześć, witam was w nowym 2017 roku. Co ja wam mogę powiedzieć? Czas na kwadraciki, a ja nie należę do osób, które sugerują, żeby czekać, nie wiem, na początek tygodnia, żeby zacząć coś nowego. Niemniej, skoro to oglądacie, zgaduję, że jest sporo was, które czekało do nowego roku wręcz, żeby zacząć coś nowego, więc dlaczego nie dzisiaj? A z celami jest trochę tak jak z tą tarczą. Jakbym ją źle powiesił, to bym jej uciekła w trakcie strzelania, albo bym jej nie widział, albo byłaby za daleko i ostatecznie nic by z tego nie wyszło. A tak, na dzień dobry, ten pan stracił głowę. I cóż, słuchajcie, niech to będzie jakaś taka lekcja. Wybierajcie cele. Wybierajcie sobie punkty, które chcielibyście zrealizować, ale które są w zasięgu wzroku, które można sprawdzić, bo co mi z tego, że będę strzelał do tarczy, skoro nie mogę sprawdzić, jak mi wyszło. I które są w zasięgu, powiedzmy, waszych narzędzi, które macie, bo ja równie dobrze mogłem to wywiesić 100 metrów dalej i nie móc do tego dostrzelić nie z własnej winy, tylko dlatego, że sprzęt nie jest w stanie dać wystarczająco dużo mocy. Trzeba mierzyć swoje siły na zamiary. Także tego wam życzę w tym roku, żebyście zbudowali dużo fajnych celów, żebyście je zrealizowali na tyle, na ile się da, żebyście zawsze wiedzieli, na co was stać, żebyście zawsze próbowali być o ten jeden krok dalej, o ten jeden metr dalej. I mam nadzieję, że tegoroczne kwadraciki wam w tym pomogą. Oczywiście jest 1 stycznia, więc ja się specjalnie wysilać nie chciałem dzisiaj znowu, więc mam nadzieję, że to wam wystarczy. I też miałbym dla was ogromną prośbę, jeżeli wam się podoba nasza zabawa w kwadraciki, to za chwileczkę wytłumaczę, na czym polega. Teraz tylko taki krótki infodatek, co już wiedzą. Jeżeli podoba wam się zabawa w kwadraciki, udostępnijcie film dalej, dajcie znać znajomym, wydrukujcie więcej arkuszy i podzielcie się z nimi dzisiaj czy jutro ze znajomymi i rodziną. I pomóżcie mi też przy okazji budować ten kanał. Dzięki. A teraz jeśli chodzi o same kwadraciki. Kwadraciki to taka akcja, że rozpisujemy sobie 6 zadań, które chcielibyśmy realizować codziennie przez miesiąc. I chodzi o to, że w ramach tych 6 zadań codziennie dorysowujemy sobie kwadracik, jeżeli je wykonaliśmy. I nasz plan jest taki, żeby na koniec miesiąca mieć ponad 100 zamalowanych pól. Ale i szczególne gratulacje dla Tadeusza, który w grudniu miał ponad 100. Super robota. Możesz rzucić swój, nie chciałem rzucać się po nazwisku, nic do materiału jeszcze. Jak chcesz, to możesz się podzielić. I cóż, no, życzę wam wszystkim tego samego. Po co to jest? Po to, że każdy taki kwadracik daje taką gratyfikację, taki mały medal. I to działa, po prostu. Spróbujcie, zobaczycie. Cześć!